Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed Syndicate. Jak widzieliście być może, poprzedni odcinek był dostępny w jakości 1440p. Ten też planowo będzie w takiej jakości dostępny, ponieważ rozdzielczość nie będzie większa. Ta gra jest nagrywana przeze mnie w Full HD, chociaż nie wiem czy ma Full HD, chyba nie, a może ma, nie jestem pewien, raczej nie. Nie wygląda na to, ale renderowanie do wyższej jakości pozwala dać większy bitrate. Tak więc jeżeli macie na tyle dobry internet, żeby oglądać film w 1440p, odpalcie go sobie tutaj, jeżeli oglądacie na 1080p, to możecie ponownie dać znać, czy po prostu to wygląda lepiej niż 1080p na przykład sprzed trzech odcinków. Graj. Zobaczymy, co tam pan Maxwell Roth od nas chce, przywódca nędzników. Chyba nas zdeczka nie lubi, albo przynajmniej będzie starał się pokazać, że niby nas lubi, ale tak naprawdę nas nie lubi. Better check the back. Aha, okej. To poszalałem sobie z tą imprezą, w ogóle tam nie wszedłem. No to sprawdźmy tylne wejście w takim razie. Tutaj się chyba gdzieś znajduje. Tylne wejście zapewne będzie na tyłach, obstawiam. Nie wiem, czy ktoś się będzie tutaj mnie czepiał, że ja sobie tak biegam. Raczej chyba nie powinni. Odszukaj tylne wejście. No, nie wiem, gdzie to tylne wejście może być. O, znalazło się, dobra. Pomów z kimś. Aha, tym od boku, toż to ja tutaj już byłem. Siema, ziomek. Kichnę. I'm here to see Mr. Roth. Weapons? No, thank you. I've got my own. You should be on the stage, sir. This way. Okej, okay. Na scenie, co? A trochę dziwne. Nie wiem, czy tu jacyś przeciwnicy będą. Nie, jest sam Maxwell Roth. O, będziemy mieli pogadankę. Jeden na jeden pewnie będzie. Ty pizdo. Mordujesz moich ludzi. Czeka cię kara. Ah! Our honored guest has arrived. Come, sit. I've had my eye on you for some time. I find your heroics in battling the great Crawford Starrick quite magnificent. I've been picking off your soldiers one by one. Doesn't that make you angry? On the contrary, surprise is a spice of life. Now, Mr. Starrick, that's a different story. I'm drowning in directives, all terribly boring. Let's say we work together and bring him down. I'm not so sure about that. My friend, if I fail to provide you with the chance to cause Starrick some pain, well, you can charge into this theater and kill me yourself. What do you get out of all this? The chance to have a little fun with the bravest man in London. You have a deal. Lewis, my carriage. Shall we? To może się skończyć na dwa sposoby. Albo gościu naprawdę jest taki ekscentryczny i myśli to, co myśli, albo najzwyczajniej w świecie robi nas w chuja. I to, czego mnie ta gra jak na razie nauczyła, to jest to, że jest duża szansa, że gościu robi nas w chuja. This way. Jedź z Rotem na miejsce akcji, co? O, jeszcze na jakieś miejsce akcji jedziemy. Oj, to się może... O, się może różnie skończyć. Ja prowadzę? Ja prowadzę, oczywiście. A dokąd mam jechać? W prawo. Mogłem tam uratować jakiegoś człowieka na ulicy, ale pozwoliłem mu umrzeć. Co się stało? Wiesz, potrzebowałeś moich serwisów, żeby trenować swoich gangliderów. Ale człowiek jest straszny. You don't say. Freedom, Jacob. Stealing that is far more than a sin. It denies us our humanity. Right you are. And St. Pancras will ease our suffering? The station contains a large shipment of explosives to be dispatched to Starrick and Co. And you intend to steal it? What? No. I intend to blow it up.
Yes, this will do nicely. Okej, okay, gość jest dość zmotywowany, jak i zadowolony w ogóle. W każdym razie, nie chciałem dojeżdżać, żeby dać mu pogadać do końca. Przyzwyczajony z GTA, że jak dojeżdżał na miejsce, to się dialog urywa. Dobra, panie Rod. O, jaki on zwinny! No nie podejrzewałbym pana, panie Rod, że pan taki tutaj wygimnastykowany, a szpagat pan zrobi? Bo ja nie. Then I'm to do away with Starek's merchandise, leaving chaos in my wake. Why not, Jacob? Why not? As we speak, the up train is headed towards us. That may help you enter the station unseen. As long as it remains on the tracks. I'd say good luck, but you don't need it. I shall make certain any reinforcements from Starek are kept away from the station. No. Powiem wam, że działanie z tymi, z szefem z tych, z szefem, kurde, nędzników, to całkiem ciekawa opcja. Dobra, skoczmy sobie na pociąg zatem, gdzieś się tutaj na nim schowamy. Może tutaj najlepiej będzie chyba w środku. No i zobaczymy, co to będzie dalej. Przejdźmy w tryb skradania się. Przyjechanie na pociągu. Ooo, Boże, ile ich jest! A będę mógł ich wszystkich zabić, jak będzie mi się tak podobało? Nie wiem. A to w ogóle nie to miejsce było. To była jakaś tam placówka nędzników, dlatego i tak od wafla tam było dużo. To dopiero zaraz dojedziemy na to miejsce, gdzie mam ładunki załatwiać. To tutaj. O, Jesus. Dobra. Obszar zastrzeżony w takim razie. Sporo snajperów tu i tam. O, ludzi też jest w sumie sporo. Gorzej, jak się jacyś snajperzy na mnie uwezmą, to wtedy już będzie troszeczkę mniej ciekawie. No nic, no, zaraz tutaj wjedziemy. Od wafla ich tutaj jest. Jezus Maria, zniszcz cały dynamit podpalając go. Aha, czyli musiałbym podchodzić do tego i to podpalać, co? To trochę chujowy deal. Chciałbym wjechać gdzieś na górę. Mogę, proszę? Tak, mogę, dobrze. To już mi się podoba ta sytuacja. Pociąg zajechał, no i co? Przebadajmy sobie, przeanalizujmy sytuację. Gdzie, kogo mamy i co ja dam radę tutaj zdziałać. Od chuja tych ludzi tutaj jest. Dzwon alarmowy na obszarze? Oczywiście. Te ładunki są wewnątrz tamtego gówna? Jezus Maria. Ciekawy jestem, czy dam radę zarazić tego. Oczywiście, że dam radę. Gość jest na 7 levelu, czy nawet na 8. Zobaczmy, jaki tutaj się rozpierdziel teraz stanie. Gdzie te ładunki są? 5 jest ładunków w różnych miejscach porozrzucane po całej stacji, co? Będzie dobrze. Ci tego pewnie zabiją tutaj, niestety, a szkoda, bo mógł być dobrym sojusznikiem. Te ładunki są chyba pochowane wewnątrz tych całych tych. Jezus Mary, jaka nienawiść tam się budzi w tych ludziach. Okej, okay, mniej więcej o to mi chodziło. Nie widział mnie nikt? Chyba mnie nikt nie widział. Bardzo dobrze się składa. Tutaj chcę sobie przejść. Mamy oczywiście kolejnych przeciwników. Dużo kolejnych przeciwników. No i mamy. Tylko że jak ja w to, wiecie, strzelę, no to się będą złe rzeczy działy z tym, bo to będzie mega... O kurwa mać. No tego nie chciałem robić. Jezus Maria, kurwa mać. Ja pierdolę, jaka akcja się dzieje. Do góry! Może mnie tu zgubią, jak będę u góry. Taką mam nadzieję, szczerze mówiąc. Widzą mnie? Oczywiście, że mnie widzą. I ja pierdolę! Spierdalam! Chciałem wejść na stację niepostrzeżenie. Chuja mi się to nie udało. Dobra, tutaj pójdę. Może mnie zgubią, jak tu będę. On do mnie... O kurwa mać. Dobra, to zdecydowanie mnie nie zgubili. Kurwa, i co ja mam teraz zrobić, żeby się przed nimi ukryć? Nie wiem. Spróbuję zejść gdzieś tutaj na dół. Wow, wow, wow. Czemu ja od tego nie zginąłem? Dobre pytanie. Schowam się gdzieś tutaj. Zgubili mnie, czy mnie nie zgubili? Nie wiem. Łażą niby, ale mam wrażenie, że nie wiedzą za bardzo do końca, gdzie ja jestem. Dobra. Już chyba mnie nie nienawidzą. Uciekłem z tego kółeczka najbliższego. O, Jezus Mare. No to zdecydowanie nie poszło tak, jak planowałem. Wejdźmy sobie na górę. I znowu zaplanujmy nasze następne akcje. Dam radę tu przeskoczyć? Dam radę, bo jestem zajebisty. Hadong! Ja pierdolę! Jak ona to przeżyła? Ja takie słabe mam te noże, trudno mi uwierzyć.
że aż takie słabe mam te noże, szczerze mówiąc. Dobra, łaźmy sobie tutaj na razie na spokojnie. Tamten gościu tam troszeczkę patroluje, ale myślę, że dam radę zabić tą pindolinę i wjechać z powrotem na górę. Niepostrzeżenie. Gdzie on tam podjechał? Boże jedyny, jak wysoko. Ja nie chciałem tak wysoko podjeżdżać, panie. Jezus Maria. Mogę tu zjechać z powrotem? Mogę, dobra. Linka jest nadzwyczaj wielofunkcyjna. Dobra, no okej, no to muszę teraz przemyśleć, jak to wszystko chcę tutaj rozwiązać. Myślę, że jednak metodyczne załatwianie po kolei tych ludzi będzie najlepszą taktyką tutaj. Tego by się przydało teraz załatwić. Dam radę do niego doskoczyć? Dam, dobra. Tego chyba nikt nie widział. Dobrze. Mamy dzwon alarmowy. Zdecydowanie bym chciał go wysabotować w pizdu, bo on może nam bardzo zaszkodzić. Tutaj jeden kolega idzie. Przydałoby się na niego skampić i go zdjąć. Dam radę się schować za tym murkiem tutaj? Nie do końca. Czy dam radę do niego podbiec, jak tylko on tutaj zacznie iść i tak go na tyle szybko zabić, żeby ten? Chyba dam. YOLO! Dobra, okej. Mam też oczywiście paru też niepoznaczanych kolegów, bo wszystkich to, żebym jeszcze nie oznaczył. Zabijmy, znaczy otwórzmy to. Zabijmy dzwon, to chciałem powiedzieć. Zabijemy ten dzwon. My go nie sabotujemy, my mordujemy ten dzwon, bo jesteśmy tacy kurwa źli. Tutaj pozwijane ciało naszego przeciwnika nie będzie jakoś mi chyba straszliwie przeszkadzało. No i mamy tam tych dwóch. Jakby się was pozbyć, panowie? Jakby się was pozbyć? Jacob! Chciałem, żeby się tylko obrócił, on tu jakieś wiksy odwala. Ha, no widzieć mnie nie widzą, tylko zabicie ich dwóch naraz może być troszeczkę trudnym zadaniem. Tam mam oznaczenia, tutaj mam kogoś. No, mógłbym spróbować teoretycznie, ale jak już mówiłem, to może być trudne. A w ogóle w wytwarzaniu, nie wyposażenie, kliknąłem, to mnie nie kliknęło. Stwórz to ulepszenie dodatkowo, o proszę, chcę zwiększyć moje obrażenia tych noży, bo noże okazują się być bardzo przydatną rzeczą. Chuj, ja schemat na to mam, ale nie mam za to metalu oczywiście. Mam deficyt metalu. No kurwa, czy wy to widzieliście, jaka chujnia? Wszedłem do menu, wyszedłem i już nie byłem w tym, w trybie skradania się. Ale gunwo. Patrzcie, jak ich tutaj wyrucham teraz. O Jezus Maria. I jak się dali zrobić? O Boże, nie wierzę. Jak ich załatwiłem? No, normalnie nie spodziewałbym się, że tak to się skończy. Tutaj jakiś frajer jest. Czy on tu wejdzie? Czy on sobie tak zawraca tak po prostu? On tu wejdzie niestety. Wejdzie, ale chyba wejdzie i przejdzie. Czy dam radę? Czy będę miał na tyle czasu? Kurwa, kolejny, serio. Jesus Christ. Dobra, YOLO. Podpalę to po prostu. Muszę przytrzymać, jasna sprawa. No, podpalasz? Kurwa mać, zaraz tu któryś przyjdzie. Spierdalaj, Jacob! Nie powinno cię tu w ogóle być. Dobra, okej. Ojej, coś jebło! Jak to się stało? No, wątpię, żeby dało radę do nich przemówić tym argumentem, że robimy to dla ich dobra. Wszyscy rodzice tak mówią swoim dzieciom, a jakoś nigdy żadne dziecko w to nie wierzy, przyznajcie się. Też to słyszycie. Robię to dla twojego dobra, synu. Mamo, ale ty mnie bijesz kablem od telewizora. Nie pyskuj. A, true story. Gdzie on tam pobiegł? Jezus Maria, kogo on tam chce mordować? Jest to ktoś w okolicy? Bo rozważam skoczyć sobie na tą dwójkę i ich zabić na raz. Bye bye. Kurwa, no i no to zabiłem dwójkę, po chuju. Walczę. Chuja tam walczę, Jezus Maria, był poniżej. Się to kurwa coś nie udało. No chodź, no walcz! Dobra, nie, to gin. Nie mogę go uderzać, kurwa stoi gdzieś na tym wagonie i nie mogę go bić. Co się dzieje? No, nie trafił mnie. I ja pierdolę, strzałką w niego strzeliłem. Jezus Maria. W sumie to mogłem tutaj wejść tak naprawdę po cichu i też by to przeszło, bo oni byli od drugiej strony. Pozbyłem się jednego gościa tutaj. A, dobra, też trochę nieprzemyślana akcja z mojej strony, ale to już jeboć. Ho, ho, ho.
Dobra, dwa załatwione. To chodźmy dalej w takim razie. Większość pozostałych tych jest tam gdzieś w jakimś innym miejscu. Wejdźmy do góry. Będzie na to. O to mi chodziło. A, kocham mieć w Assassinie takie właśnie wysoko położone jakieś, o, gargulce. Nazwijmy to gargulcami z Batmana, po których mogę sobie po prostu na lajcie chodzić i przemierzać to miejsce, gdzie ja mam akcję odpierdolić, po prostu obserwować z góry. To jest ich dwójka, co? Tam jest kolejna dwójka. Czy ja dam radę do nich podejść i ich zabić? Dam radę na pewno... Zróbmy tak, mam jeszcze jedną tą strzałkę. Chętnie w tego strzelę. Kurwa, no, ma za małą moc strzałki chyba. Jezus Maria. O, ale oni sobie idą stąd. Lololol. To jest idealna okazja dla mnie. Kurwa, no nie trafiło go. Ale on podejdzie sprawdzić to ciało i wtedy go siepnę. Albo po prostu się przesunę bardziej. Jezus Maria, Jezus Maria, no. Kurwa, ta postać tak przesuwa, nie przesuwa, kurwa, nie wiem. Gdzie on teraz idzie? Idzie szukać zabójcy, patrzcie, jaki jebany detektyw się znalazł. Zginiesz od tego headshota? Zginie, wow! A, no w sumie zaskoczyło mnie to, muszę przyznać. Już myślałem, że nie zginie. Dobra, to dam radę chyba na lajcie podpalić. Oczywiście mógłbym w to strzelać. To wywoła straszny ambaras, ale jak już, kurde, tak niewiele mi brakuje do tego, żeby mieć pełną synchronizację na tej misji, to co? Dobra. To załatwione. Ci dwaj zdecydowanie stamtąd przyjdą obczaić, dlaczego to jebło. Najlepiej to by było ich zlikwidować, nawet jak będą tutaj sobie przechodzić. O, to jest jakaś myśl. Kurwa, zobaczą mnie. Dobra, walczmy zatem. No, come on. Zapraszam. Do tanga. Cholera, nie chciałem go zabić. Chciałem podwójną likwidację zrobić, ale nie wyszło. Znaczy, podwójną likwidację? No, w sumie tak, podwójny finisher. Zrobione, dobra. Odszukaj i zniszcz. Aha, tu jeszcze jednego materiału nie znalazłem, tak? Dobra. To już mam wszystkie oznaczone do zniszczenia. Tego chcę zabić. On tu zaraz podejdzie, to wtedy go się kropnie. No, generalnie moja akcja zrobienia tego wszystkiego jakoś fajnie po cichu spaliła na panewce, bo jak widzicie, kończy się to na tym, że wszystkich morduje. Żegnaj! Ujej! Biedaczysko. Ktoś tu jeszcze jest? Nie, bida, nikogo nie ma. O chuj, to jest jakiś pod... To są porządne zapasy tego dynamitu. No wiem, podpalaj i trzeba spierdalać, bo jak to grzmotnie, to mnie nimo. Tamtego biegnę zabić. Przejął się? Nie przejął się. Nikt się nie przejął niczym. Kurwa, tutaj idzie ich paru teraz. Zapomniałem, że oni cały czas się jednak mimo wszystko bujają tutaj dookoła. Ale widzicie, oni idą obczaić wybuch. Nie wiem, czy oni tam wejdą w sumie do końca, ale tutaj tak jestem lekko schowany. Więc podpalmy to. I porobione. Ale kurde, cała moja operacja prawie spaliła na panewce przez tę głupią mechanikę, że jak wchodzę do upgrade'ów, to mnie kurna wywala z tego. To mnie wywala ze skradania się. Beznadziejnie idiotyczne. Znajdź maszynistę. O Jezus Maria. O, mam maszynistę. I co mam z nim zrobić? Porwać go? Porwać. Dobra. On tutaj sobie strasznie na lajcie sobie łazi. Myślę, że raczej na lajcie dam radę go porwać. Hono, hono. Zapraszam do zabawy. Co? Do pociągu! O Jezus Maria! Dotrzyj z maszynistą do lokomotywy. Są przeciwnicy po drodze? Nie, to możemy poodbiec. Widzicie, gdybym nie wymordował wszystkich po drodze, to by było 100 razy trudniej. Muszę przejść na drugą stronę, goddammit. Dobra, musimy tu wykręcić, wejść na schodki, bo inaczej nie przejdziemy na drugą stronę. Do góry we go! Ojej, biedny maszynista na pierwszym levelu. O tak, to wyobraźcie sobie, że na przykład kasujecie bilety w PKP, a tu nagle kurwa ktoś do was podchodzicie do ziomka i tak, o poproszę bilecik, proszę pana. A gościu kurwa wyciąga maczetę, bo jedzie na przykład z Krakowa do Warszawy.
na mecz. I co robisz? Co robisz? Zatrzymujesz pociąg, wzywasz policję i to, i tych, i tamtych. No i dobra, jedziesz, panie. Będę miał drugi pociąg dla moich asasynów. His knees in no time. My hat is off to you. Apologies, I must run. Do come see me again. Nie ma bata, on nie robi w chuja jak nic, że niby ja mu pomagam rozwalić Starika, albo on pomaga mi, ale on ma z tego jakieś pewnie profity, albo takie osobiste dla siebie, albo nawet profity z tego wszystkiego są dla Starika, tylko nam trudno jest, powiedzmy, przewidzieć, jakie to są dokładnie profity. No dobra, misja zakończona, moi drodzy, tak więc gdzie ja dokładnie jestem i czy mogę coś sobie zrobić na szybko tutaj w okolicy? O, mogę, możemy sobie zsynchronizować punkt widokowy i to będzie to, czy się zajmiemy jeszcze w tym odcinku, ponieważ mamy 21 minutę, żadnej misji nowej nie chcę zaczynać. Wyeliminuj nędzników, no to jest ta miejscowa, którą przedtem pomyliłem z tą stacją, bo jakoś tak nie rozglądałem się za bardzo. Tak więc, ciśnijmy do przodu, tutaj będą przeciwnicy, nędznicy, czy nie za bardzo, bo jeszcze niedawno się roił od nich cały ten dworzec, ale najwyraźniej już sobie poszli. Znudziło się im, poszli do domu na kakałko i herbatkę. Okej. Jedziemy. Policja się chyba nie powinna przejąć tym, że wjeżdżam na dach budynku jakąś szatańską liną. O Jezu, jak to daleko jest, nawet nie wiedziałem, że to tak daleko. Dobra, wejdźmy już na samą górę i stamtąd sobie przejadę linką gdzieś indziej. Sobie tak klepnę u góry. I czemu to nie może być ta wieża synchronizacyjna, no? Dam radę gdzieś dalej? Nie, do tego co najwyżej. Safe pociągu jest pełen. O kurwa! A to nowość! Nie wiem, czy to nie jest tak drugi max raz, kiedy to mi się pojawia, że safe pociągu jest pełen. Ale to dobrze! Dobrze, bo w końcu zobaczymy na przykład, ile w tej chwili wynosi pełna zawartość pociągu, ciapongu, którą mogę sobie opróżnić i ile de facto z tego wszystkiego będę miał. Dawaj na górę, lianą. Liana Oriana. Jeszcze wyżej. Tak jest, dokładnie do punktu synchronizacji. To mi się podoba. Oj, chwycił powietrze, to też dobre. Misja niby ciekawa, ale też jakieś takie kolejne nieskomplikowane rzeczy się dzieją tak naprawdę. Fabuła nie jest zbyt pasjonująca jak na razie. W ogóle nie jest w tej grze pasjonująca fabuła. Gdzie mój pociąg? A no tak, bo on już nie ma żółtego znaczka, ja się za żółtym znaczkiem rozglądam. Szybka podróż zatem. Zobaczymy, ile hajsu jest w pociągu, tak w ramach czystej ciekawości. No a potem co? A potem po prostu przejdziemy sobie do zakończenia odcinka. O. Wow, jak szybko poszło. Zaskakujące. Zwykle tak, a nie, no jeszcze czarny, przepraszam, zapomniałem o czarnym ekranie. Załadowanie pociągu to chyba jest mniejszy wymóg niż załadowanie miasta, ale może jednak nie. Czarny ekran i kółeczko. Moi dwaj przyjaciele w tej grze się wam, przepraszam. Bądź co bądź, jest północ. Chociaż jestem teraz w absolutnym trybie nietoperza, takim przykładnym trybie nietoperza. Chodzę spać o godzinie 12, 13, staję koło 19. Nie no, jest ciekawie, tylko czasami są problemy, bo wiecie, kurierzy dostarczają paczki w dzień. Sklepy są otwarte w dzień. Skarbie, sejfie ty mój, 8800, no. A kiedyś z niepełnego sejfu wyciągnę 28 tysięcy. Ale ewidentnie 8800 to jest tyle, ile zwykle powinienem był wyciągać i to w pełni pełnym sejfu, w pełni pełnego sejfu. A tak to sobie przynajmniej dojebałem wszystkie upgrade'y, jakie dałem tylko radę, zebrałem dość dużo pieniędzy, które mi zdecydowanie starczą do końca gry. No i jestem zadowolony. Tak więc kończymy odcinek, ludzie.
Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić i do zobaczenia następnym razem. Bye bye!